Dobra, siemanko, witam, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. To jest arkusz numer 5 bodajże. Włączymy się na Discordzie i zaczynamy robić po prostu arkusz numer 5. Okej. Siemano, siemano. Można zaczynać, co nie? Arkusz, dobra. Obróć w lewo. No tak. Dobra. A to baza, egzamin. To muszę znowu usunąć. Database, egzamin, wykonać, dobra, nowa, jesteś Paulina? Halo, halo? Dobra, nikogo nie słyszę. Dobra. Eksportujemy, znaczy importujemy tabelę, nie tabelę, tylko całą bazę. Egzamin piątka. Dobra, baza jest. Wykonaj. Dobra, zaimportowane. Zapytanie pierwsze. Wybierając jedynie pola czas kierunek numer jest rozsadzu z tabeli przyloty. Przyloty SQL select czas. Kierunek, numer rejestru, rejsu, status, lot from, przyloty, posortowane rosnąco, order by, czas, według czasu, kontrola, kontrol C, wykonaj, i mamy czas rosnąco, dobra, gitara. To zapiszmy sobie to w rzędzie pierwszej. Dobra, drugie. Drugie zapytanie brzmi. Zliczające przyloty, które odbyły się w godzinach. Dobra. Które odbyły się w godzinach. Spoko. Select count. Zliczę nam wszystkie. Odbyły się w godzinach. From przyloty. Where. Czas. Czas. I teraz tak, on jest większy od 10. 10 i ma być chyba between. Nie, end. Po prostu end. Czas jest mniejszy od 10.59. Wykonaj. Nie. Coś jest nie tak. Limit tego czasu po prostu chyba nie pisać. Aha. Ctrl Z, Z, Z. Aha. Nie. Why? Ja cię nie słyszę. Czekaj, czekaj, przełączę sobie ciebie na ten, na słuchawki. Czekaj chwilę, czekaj chwilę. Słuchawki, słuchawki. Dobra, teraz możesz mówić. Próbuj dać większe bądź równe. Większe bądź równe. Tu i tu, tak? Tak. Dobra. Też nie? Sorki, że tak się wtrącę, ale czy tu nie powinno być przypadkiem in, bo tu jest 10 plus 10.59, czyli jakby odniesienie do tych dwóch godzin. Ale to jest pomie... No ale... właśnie, nie, bo to by było... Nie, tak nie może być. To jest dobrze, tylko teraz pytanie... A jak dasz between po prostu? Tutaj, czy... Znaczy no, wiesz, between 10, a... Czyli where, czas, between. Between
Też nie. Between jest z endem jak coś. End jest po nawiasie, on jest osobno jakby. Aha, że w sensie tu? Nie. Nie, po bitwinie normalnie, po podaniu czasu dziesiątej i end jest osobno. Nie potrzebujesz tych, nawiasów nie Po nawiasie jest end. Tego enda po bitwinie usuń. Tak, dodać tu. I ma być tak. Mhm. Tam ma być end. Tak. Tylko tam daje dziesiątą, nie? 59 jakby. Pomiędzy daje end. Tak, end jest pomiędzy zawsze. I nie wiem, czy nie muszą być w nawiasach, ale to już zobaczysz. Kurde. Dobra. Są tam. Nie wiem czemu, ale przedtem pisałem to. Tu dobra, tu ktoś udostępnił. Where czas and. Po prostu, bez tego. Aha. Where czas i jest tak, że niby 10.00 and 10.59.00 też nie. No to dobra. Aha, dobra. No, ale to jak może być end, jak tam masz mieć przedział? Okej. Okay. Czas zmniejsz lub równy. O. Też nie. Dobra, ja to strąpię, bo... A on nie rzuca się o kąta, on nie powinien mieć coś w nawiasie? A jakby dać... Znaczy... Tu jest jakby gwiazdkę dać, na wszystkie. O. O właśnie. Gwiazdka głupia. Dobra. Za szybko trochę się to dzieje. Dobra, wybieram jedynie polo ID rejestru z tabeli. Dobra, to dwie będą, czyli inner join osoby. Zrobimy select. Wybieram jedynie pole numer rejestru. Czyli tak, numer rejestru z tabeli przyloty, czyli przyloty, kropka numer rejsu oraz z tabeli samoloty dla lotów oraz typ z tabeli samoloty. Przy prostokątnym też jest. Co to kurde jest? Lekcja matematyki. Twoja? Nie. Przyloty inner join. Łączymy inner joina ze samoloty. O, i teraz tak, przyloty, kropka, co tu mamy, ID, nie, samoloty ID, jest równe samoloty, kropka, ID. I teraz wybierające i samoloty, dla których lotów, kierunek, czyli where, kierunek jest Warszawa. Chwileczkę. Przyloty, tak, przyloty, kropka, kierunek, jest równa Warszawa, dobra, C, powinno śmigać, oczywiście, no i czwarte zapytanie, aktualizujące w tabeli odloty pole status ID na opóźnienie 20 mil dla lotu o numerze rejsu, a to można zrobić i tak też z tym w strukturze odloty. Odloty, teraz LX 5673, edytuj i teraz tak, status lotu na opóźnienie 20 minut, opóźnienie 20 minut, dobra, wykonaj, ok. Okej, no i zapisane, dobra. No i git. Tylko tu zamiast tego ID trzeba dać where numer rejestru jest równy ten, czyli to można jeszcze zmienić. Czyli tak, gdzie to jest to LX. 673, edytuj. Się usunie, żeby nie było. Wykonaj SQL. I teraz tak, where numer rejsu jest równy, a podwójne, numer rejsu jest równy,
LX, LX, 5, 6, 5, 6, 7, 3. Wykonaj. No i ładnie. Dobra. Przeglądaj. Mhm, dobra, gitara. To zamykamy. Arkusz numer 2. Dobra. Plik zadanie PNG, no to to już się zamknę. Nie jest to raczej potrzebne. Dobra. Ok. Zadanie PNG. Wypakowany z archiwum i przeskalowany tak, aby jego wysokość wynosiła 200 pikseli. Szczegóły 200 trzeba zrobić. Dobra, Photoshop. Szybciutko. Photoshop. To zapiszemy. Chwileczkę, co to? Aha. Kurde, ja nie ogarniam ludzi w ogóle. Pytają się, gdzie jest arkusz numer 3, jak wszystko jest podane jak na tacy. Masakra. Komputer C, exam, nie, pulpit, egzamin. Egzamin piątka, zadanie piątka. Obraz, rozmiar obrazu i tu miało być wysokość. 200, ok, Ctrl S. Dobra. Cecha witryny. To robimy witrynkę visual. Open. Dobra, wrzucę go tam w ogóle. Pulpit, egzamin, piątka, egzamin, Ctrl X. Doc. Atdoc. Egzamin, piątka. Jest, dobra. File, open folder, egzamin, piątka. Dobra, wybierz, super. Robimy Ctrl S, lot nisko. Lot nisko, kropka, html. Zapisz. Dobra. Pum, pum, pum. Zastosowany właściwy standard to jest tytuł port lotniczy. Arkusz stylów, dobra. Link. Szef href mam na imię styl 5.css. Tu jest wszystko. Podział strony na bloki. Divami, nie? Możesz, możesz. Walić to. Trzy bloki banera. Banner pierwszy. Banner drugi. Banner trzeci. Poniżej blok główny. Główny. Później jest następne dwa bloki stopki. Dobra. Stopka 1. Stopka 2. Dobra. Zawartość pierwszego bloku banera. Pierwszego bloku banera. Obraz zadania, czyli image. Obraz 5. Kropka. Nie mam tylko zadanie 5. Zadanie 5. Kropka. PNG jest alternatywny, pewnie log lotnisko. Nisko. Zawartość drugiego bloku banera. Nagłówek pierwszego, czyli H1. Pierwszego stopnia przyloty. Przyloty. Nagłówek. Zawartość trzeciego bloku banera. Nagłówek trzeciego stopnia. H3. Treści przydatne linki. Przydatne linki. Odnośnik o treści pobierz. Ahref. Ahref. Przydatne linki otwierające kwerendy, czyli kwerenda.txt. I tu ma być pobierz
pobierz pewnie 3. Zawartość bloku głównego. Tabela o 4 kolumnach. Tabelkę zrobimy. Table. TR. Ile? 4. 4 kolumny. Mhm. 4 kolumny. To inaczej. To jest kolumna. Nie. To są wiersze. TR to są wiersze, nie? To da komórki. Tak. Nagłówki kolumn mają podpisy, czas, kierunek. To zmień TD na TH. A, no tak, tak. Nagłówki. Mhm. Tak. Zaraz. Kierunek. Aha, dobra, lepiej będzie teraz. TH. Czas. Kierunek. Czas, kierunek, numer rejsu. Numer rejsu. No i oczywiście status. Dobra. Nagłówek. Zawartość tabeli jest wypełniona skryptem. Dobra. Skrypt. Pierwszy. Wszystko się powtarza w sumie, takie łatwe. Zawartość pierwszego bloku stopki. Pierwszy blok stopki. Mamy efekt działania skrypt 2. Skrypt 2. Dobra. Skrypt drugi. I teraz zawartość drugiego bloku stopki. To mamy tekst autor, czyli A, nie A, ref. A i mamy mieć autor, dalej wstawiony numer PESEL stającego. No i tyle. Dobra, Ctrl S, teraz to zamienimy na PHP. File, save as lotnisko.php. Dobra. Teraz CSS-a, piątka CSS. Dobra. Dla pierwszego i trzeciego bloku banera, czyli banner pierwszy, banner trzeci, szerokość. O matko! Pikseli. One będą i tak float left. Ok. Au. Dla drugiego bloku banera. Banner drugi. Text align center. A szerokość width 50%. Height 200 pikseli. No i rozmiar czcionki font size 250%. On też będzie obok tego, więc klocik left leci od razu. Dobra, to jest tyle. Ups. Egzamin piątka. Teraz trzeci bodajże. Nie jestem pewien. Aha. Ups. Dobra. Dla bloku głównego, no to główny kolor tła, background color RGB, 0, 128, marginesy wewnątrz, no to padding 60 pikseli, tekst wielkimi literami, tekst. To było uppercase, nie? Transformation, no? Text transformation. Uppercase. Niezależnie od tego, jaki tekst został zapisany w HTML, wymagana transformacja na wielkie litery. Super. Dla pierwszego bloku stopki, kropka, stopka 1. Wyrównanie tekstu środka, text align, center. Wyrównanie tekstu środka, szerokość 50, width 50%. Clear bold. Ok, główny będzie tak samo tu, stopka, a tu jeszcze tak, float, left, dobra, też będzie clear bold, nie, to już nie będzie clear bold,
No i teraz tak. Dla drugiego bloku stopki wyrównania tekstu do prawej. Text align right. Szerokość 50%, margines wewnętrzny górny. Czyli wewnętrzny fading top. Tu jest 100 pikseli, tylko górny. No i tyle. Dla selektora body, czyli dla całości. Dla całości to mamy króciutki garment. Font family. Jak to jest? Garamond. Garamond. Nie ma takiego? Garamond. Dobra, Garamond. Kolor tła. Background. Kolor RGB. Tylko tu jest 30, 144, 255. Biały kolor czcionki, kolor white. White. Dla selektora paragrafu. Paragrafu akapitu marginesy wewnątrz, czyli margin. Nie, marginesy wewnętrzne. Fading 20 pikseli. Rozmiar czcionki font size 200%. Obramowanie border 1 piksel, linia ciągła solid i kolor tła, to zaraz to zrobię tak, border kolor RGB 192. W momencie nachylenia kursorem na paragraf, dobra. Hover. W momencie nachylenia kursorem na paragraf, jego kolor tła zmienia się na RGB. To jest taki sam. Co? 192. Czajcie to? Poczekaj, ale... No w momencie nachylenia, no tła takie same. Ta maszyna kolor tła. No. Aha, background color, Jezu. A ja już myślałem, że... background color, dobra. Dla selektora tabeli. Table, szerokość, width 100%. Obramowanie tabeli ma być połączone. Border collapse? Border collapse, tak. Chyba to chodzi. I teraz kolapsę. Dla selektora komórki danych, komórki nagłówkowej. Selektora komórki danych, czyli to będzie TRK i TH. Komórki to TD. A nie TH? TH, znaczy TD i TH. TD i TH. Obramowanie border 1 piksel solid border color RGB i to ma być 192 192. Marginesy wewnętrzne fading 10 pikseli. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o CSS-a. Super. Zobaczmy tę stronę, bo pierwszy raz, czy to jest egzamin piątka. Egzamin. Kurczę, ślepy jestem. Nie ma tego tu jeszcze? Jest, dobra. PHP lotnisko. Dobra. Coś jest tak. Chyba nie zmieniłeś nazwy z drugiej stopki. Stopka 1, tak. Tylko, że
Muszę widzieć ten wzór pierwotny, jak to jest. Pierwsza. Nie ma to tego, dwójka. To ma być tak, tabela będzie tu uzupełniona, ale coś nie pykło. W sensie... na inspekcję. Dobra, te przyloty, baner. Baner ma być jeden obok siebie. Baner, jeden, drugi. I dobra, i teraz główny ma być clearboard. Aha. I teraz... W ogóle to zdjęcie jest jakieś takie... za duże, wydaje mi się. A to jest egzamin o 13 godzinie? Nie, w sensie o 12 był? O 12, no. A to jest JavaScript czy PHP? PHP. Aha, okej. Okay. I dzięki, bo miałem o 8 ten egzamin podobny co o 16. No spoko. Stopka nie działa. Stopka świruje. Czemu ja tu mam section dwa razy? Może daj tam literkę jakąś w tej stopce i może się wyświetli, bo ja tak mam często. Dobra, tu jest. Autor powinien być na tym miejscu u dołu, a to powinno być widać na stronie lotniska. Czyli to. Stopka 1. Stopka 2 też na klifu, ale jak tam klifu w złodzie zajmego. To nie. Autor. Dobra, zobaczę później. Uzupełni się tym. To jeszcze zjedzie i tak na dół. Więc wydaje mi się, że to tu spokojnie powinno być. Dobra. Lecimy skryptami. Okej. A kurde, 33 osoby na tym. Ale fajnie, 27 minut i zrobione prawie wszystko. Prawie. Dobra. Wait. Dominik robi arkusz, tak. Aha, miałem gościowi, co jest na egzaminie, udostępnić to wszystko. No, do mnie też ktoś pisał. Żeby mu to wszystko dało. A dam mu, jak ma. Skubany, że się tak nie boi. Dobra. Skrypty. Gdzie są skrypty? Czwarty. Nie, trzecie. Dobra. Dobrze. To lecimy ze skryptami. Skrypt pierwszy. Tutaj go wpiskimy. PHP. Pum, 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 pum. Skrypt łączy się z serwerem bazodaniowym. Czyli tak. I jakbyś mógł to tłumaczyć tam pokrótce, nie? Dobra, no to tak. Skrypt łączy się z serwerem bazodaniowym, no to przypisuję sobie zmienną do funkcji MySQL i connect. I tu następnie zapisujesz localhost, następnie użytkownika, przez którego się będziesz logował, czyli root, następnie masz hasło, czyli tu jest brak i na końcu masz nazwę tej bazy, czyli tu jest egzamin. Dobra. I teraz tak, skrypt wysyła do bazy zapytanie numer 1. Kwerenda, zapytanie 1. Ctrl-C. Tu sobie możesz zapisać jako zapytanie. Zapytanie równa się w cudzysłowie czas. Dobra. I to powinno być. A następnie podłączę się MySQL. Na przykład MySQL QArray. Tutaj dajesz najpierw connect, żeby połączyło, a następnie wykonało zapytanie. I można przypisać do zmiennej, będzie łatwiej.
na przykład Q15. Dobra. Skrypt. Dane otrzymane z bazy są umieszczane w kolejnych wierszach tabeli w odpowiednich komórkach, tak jak na obrazie drugim. A to zaraz. Wykonanie zamyka połączenie. Tu jest zamykanie jeszcze od razu, czyli MySQL Close. No i mamy zamykane, czyli Dollar Connect. Dobra. Trzeba zrobić while'a, żeby to wypisywało ładnie. While'a. While'a. Linia, czyli zmienna, równa się MySQL each row, czyli po prostu będzie wypisywany wierszami. A jeszcze jeden. I tu zmienna od tego wykonania, czyli Q. I teraz mamy tak. Będzie tak echo, żeby było w komórkach. Echo i od tego mamy TR-kę. Od razu zamykamy TR-kę. Echo. TR. Dobra, a w środku dajemy te nasze po prostu TD, czyli echo wiersz TD. Ok, kropka, od razu zamknę. Nie trzeba pisać kropkami, jakby coś to zwróciło uwagę Kinga. Kropka. Teraz tak, tu mamy dolar, linia i pierwsza zmiana to jest 0. Ctrl C, V bodajże, bo jest kierunek, to będzie pod jedynką, numer rejsu to będzie pod dwójką, a status będzie pod trójką. I powinno teraz śmigać. From przyloty, dobra, zobaczmy to. Dobra, tego jeszcze nie wpisało do terki TH. TH, aha. Dobra, źle wpisałem. Ctrl X, Ctrl V. TH. Aha, nie wpisywałem w odpowiednie. Oh my god. Ok, status. Ctrl X, Ctrl V. Dobra. Jeszcze coś. Status. Gdzie jest status? What? Numer rejsu jest. TD. Dobra. TH. Czyli to już ten skrypcik jest teraz, jak to wygląda w ogóle. No w nim jest dobrze. Mniej więcej tak, dobra. Skrypt drugi. W oparciu o mechanizm ciasteczek, skrypt wypisuje na stronie komunikaty. Dobra, to robimy ciastka. Znowu połączenie pasuje zrobić. A nie, nie trzeba, bo to jest przecież ten. Dobra. PHP. Ciastka już przygotowałem sobie. Ciastka będą też na szóstce, czy raczej mało prawdopodobne? Mało prawdopodobne. Chociaż nie, no bo... No ale w sumie jak jedynka, dwójka były podobne, trójka, czwórka podobne, no to pewnie piątka, szóstka też są podobne. Tak, wydaje mi się, że tak. Nie wiem, wkleić całe te ciastka, czy... Wydaje mi się, że... Najlepiej. Opisane ogólnie, także... Tu jest nazwa ciasteczka, no to tutaj wpiszemy ten tekst, który jest, czyli... Dzień dobry... Nie. Ciasteczko z czasem trwania 2 godziny od utworzenia. 2 godziny, dobra. Czyli tutaj musimy dać czas 2 godziny, to będzie 3600 razy 2, czyli 6000, 7200 time.
Dobra. Teraz tak, tu damy się dobry. Strona lotniska żywa. Teraz pierwszek. Dobra. Co tu jeszcze jest? Jakieś w ciągu tych godzin. Witaj ponownie. Czyli to będzie witaj ponownie. Nie, nie tutaj. O. Poniższy kod, jeżeli był na stronie, no to to. Czyli to będzie sekwalio. Witaj ponownie. O tam w plikach Xampa nie ma czasem gotowego skryptu na te ciasteczka. W Xampie? Fate doku? Czy... No w sensie w Xampie, nie? W tym pliku w Xampa. Nie ma tam może jakiegoś tego gotowego skryptu? Ktoś patrzył, czy nie patrzył? Tego nie wiem. O czym ty mówisz? Znaczy nie, ogólnie tak w sumie 37 minut dopiero to poszło, więc... Nie wiem, z tymi ciasteczkami to wiesz. Mogą, nie muszą. To usunę. Dobre pytanie, jak się robiło ciasteczka, no. By ktoś ogólnie tak w chuj nie ogarniał tego PHP-ca, to jak wejdziecie sobie w Xampa, później w Contrib i w tego w MySQL, to tam macie gotową formułkę PHP, nie połączenia się z serwerem, tak. Tylko trzeba pozmieniać tam MySQL na MySQL i zakończyć tam połączenie, nie? Tak, i przy query dodać jeszcze bazę. Mhm. O, ale tak samo masz w arkuszu napisanego, nie? No tak, tylko że tam masz rozpisane tylko w sumie komendy, tak? Czy jak to się tam nazywa, nie masz jakiego takiej całości, nie? Okej. Okay. No to masz tu, czekaj. Ci to otworzę. Contribie chyba bodajże. Kiedy to też Contrib i to był Postridge, nie wiem, czy tu. Tu masz połączenie z bazą. To było MySQL po prostu. Tam ktoś pisał jeszcze właśnie na Discordzie. No, MySQL też może być, no. Ale nie, no easy. To arkusz 1, 3, 6. Także z tego, co mi wiadomo. No nie mam arkusza jeszcze szóstki.
A będziesz miał przez 16? Nie wiem dokładnie. Raczej średnio, myślę.